Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na test odświeżonych paletek Ultimate z NYXa. Mam w swojej kolekcji 3 i powiem Wam, że jak je zobaczyłam, to po prostu moje serce stanęło. Wyglądają prześlicznie i będę miała tutaj coś zarówno dla fanów chłodnych odcieni, ciepłych, jak i neutralnych. Zacznijmy od tego, że te paletki są wszystkim bardzo dobrze znane, natomiast pojawiły się one w odświeżonej szacie i prawdopodobnie w odświeżonej formule. Opakowanie wygląda tak, że ma teraz zaokrąglone rogi, co dodaje mu na pewno elegancji. Są tutaj też fajne detale dookoła, bo to ma przypominać ujęcie z kamery, więc tutaj na brzegach jest na przykład napisane play, jest taki jakby minutnik, ile sekund się coś nagrywa, więc wizualnie prezentują się one prześlicznie i mam tutaj warm neutrals opcję, czyli właśnie taką z brązami w różnych tonacjach. Mamy przepiękne Vintage Jeans Baby i tutaj mamy chłodne brązy połączone z odrobiną różu i niebieskości, zdecydowanie chłodna paletka i jak się domyślacie, od tej sobie dzisiaj zaczniemy. No prezentuje się przepięknie i mam jeszcze Paradise Shock. I ta jest ciepła z kolorami. Również kompozycyjnie prezentuje się przepięknie. Mamy tutaj zielenie w różnych podtonach, troszkę ciepłego brązu, musztardy, czerwieni. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. W kolekcji jest jeszcze I Know That's Bright, która jest taka bardzo, bardzo tęczowa, kolorowa. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te paletki wypadną w akcji i może podpatrzeć jakąś inspirację na makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Wy już widzieliście swatche tej palety, ale ja otwieram ją po raz pierwszy i potwierdzam, że prezentuje się przepięknie. Bardzo podobają mi się te odcienie niebieskości, ponieważ one są takie przygaszone, przyszarzałe, nie są takie bardzo żywe i intensywne, więc wydaje mi się, że spokojnie będą nadawały się do makijażu na co dzień dla osób, które lubią chłodne odcienie i odcienie niebieskości i niekoniecznie musimy wyglądać w nich jak Kleczkowska. Biorę sobie średni kulkowy pędzelek i zanurzymy się w odcień, może ten, to jest odcień 9. Taki ładny ma wzorek jeansiku, aż szkoda psuć. Na powiekach mam już bazę, więc lecę od razu z makijażem. Przyciemniam sobie zewnętrzny kącik i to jest faktycznie taka niebieska szarość. Buduje się ładnie, rozciera się ładnie, na razie pierwsze koty za płoty, jest bardzo fajnie. Nakładam ten kolor też na dolną powiekę. No naprawdę żal ruszać tych wzorków tam, gdzie jest taka ładna wypraska. Ale pamiętajcie, używajcie swoich kosmetyków, nie żałujcie, bo coś jest ładne albo było drogie. Bo drogo to się będzie wyrzucało do śmieci, jak się przeterminuje. Sięgam sobie teraz po ten najciemniejszy, to jest chyba numer 16. I to jest taki atramentowy odcień. Leciutko wpada w fiolet, ale jest to niebieski. Niebieski, leciutko wpadający w fiolet, albo tak się wydaje na tle tego szarego niebieskiego. Powiem Wam, że jak wychodzą jakieś nowości z NYXa, to zawsze jestem podekscytowana. To jest jedna z niewielu firm, która naprawdę mnie ekscytuje i wiem, że jak coś wypuszczą, to będzie to ciekawe, że będą jakieś ciekawe kolory, że to nie będzie tylko, nie wiem, błyszczyki nude albo nudowa paletka, że tam zawsze lecą z jakimiś szalonymi kolorami, nawet pomadki, wiecie, jakieś niebieskie, zielone. Nigdzie indziej to się po prostu nie spotyka, chyba że w jakichś niszowych markach, ale takich dostępnych w Polsce jest bardzo mało z takimi szalonymi kolorami i pomysłami. I NYX mnie wciąż jako jedna z niewielu firm jakoś tak ekscytuje. Zmieniam pędzelek na czysty i delikatnie rozcieram jeszcze brzegi. I powiem Wam, że ta firma też fajnie się wpisuje tak wiekowo w wiele grup społecznych, można tak to ująć, bo będzie miało takie kolekcje jak Barbie właśnie dla nastolatek teoretycznie, ale też właśnie bardzo fajnej jakości takie palety, pięknie skomponowane, dobrej jakości produkty do ust, trwałe, że czasami te kolory są szalone, ale to niekoniecznie musi być wyłącznie dla nastolatek, bo ja nastolatką nie jestem, a chętnie po takie szalone kolory sięgam, że każdy coś dla siebie znajdzie, chociaż kampanie zwykle są takie kolorowe, żywe i młodzieżowe, nie? I teraz sięgnę sobie może po ten troszeczkę cieplejszy brąz. On nie jest ciepły, ale na tle pozostałych jest troszeczkę cieplejszy. I jeszcze delikatnie rozetrę sobie ten kolor tutaj. Naprawdę delikatnie sięgam po te cienie, a one oddają kolor bardzo ładnie. Czuć, że są napigmentowane, że to nie jest jakaś pomyłka. Wracam sobie do 9 i pokrywam nim wewnętrzny kącik.
Troszeczkę też na dolnej powiece, tylko ostrożnie, żeby nie zrobić sobie takiego mocnego jakiegoś osypu, żeby nie wyglądać jakby się miało zmęczone oko. Blenduję sobie tutaj ten kolor, wracam na chwilę do czystego pędzelka. Coś tam rozcieram, jak jest za ostra krawędź. Ładne kolory. Fajny kolor w ogóle, kurczę. I mniejszą kuleczką przyciemniam sobie ten wewnętrzny kącik 16, czyli no, tym ciemnym atramentem. Myślę, że dołożę sobie też jeszcze troszkę w zewnętrzny kącik, bo przy rozcieraniu troszeczkę wytrąciłam sobie intensywność, a chcę, żeby było dzisiaj maksymalnie intensywnie, jak się tylko da. Sprawdzimy sobie te paletki, po prostu na co nas stać, na co jest stać. Bo zawsze możemy nałożyć delikatniej, lżej, mocniej rozetrzeć, użyć jaśniejszych odcieni, ale jak ktoś będzie chciał zrobić intensywny makijaż, no to musimy sprawdzić, czy będzie miał taką możliwość. Piękny jest ten kolor, po prostu piękny. I do tego brązowe usta, ajajaj. Albo taki jasny nude, wręcz taki blady. Jakiś pudrowy róż oczywiście z bezpieczniejszych opcji. Też będzie spoczko. No a dla fanów awangardy, wiśniowa czerwień. Albo pomidorowa czerwień, wow. Ale to już wiecie. Dla odważnych. Delikatnie też na dolnej powiece dokładam sobie tej szesnastki, ale tak blisko linii rzęs, żeby tutaj było najintensywniej. Polecę sobie z brązową kredką, to jest akurat Inglot. Nakładam na linię wodną, troszeczkę na przestrzeń między rzęsami, żeby tutaj nie było przypadkiem żadnej pustej luki i wracam sobie do tego małego pędzelka kulkowego i staram się jeszcze delikatnie tą kredkę rozetrzeć, to co się dostało na powiekę. Tym jaśniutkim brązem, czyli numerem 3 prawdopodobnie, tak, jeszcze delikatnie sobie rozcieram dookoła wszystko. Fajny przejściowy beż, bo jest chłodny. Jest naprawdę chłodny. Tutaj do tego makijażu i do tych kolorów świetnie pasuje. Kurczę, to jest naprawdę fajna paletka dla fanów chłodnych cieni. Tu praktycznie wszystko jest chłodne. Może te dwa brązy wypadają bardziej tak neutralnie, ale cała reszta to są chłodne kolory. Te kolory do roztarcia sobie na przykład takich, wiecie, gołębich szarości. Petarda, naprawdę petarda. I myślę, żeby na środek powieki nałożyć sobie najpierw ten niebieski błysk, bo on się prezentuje po prostu bajecznie. On jest wręcz taki lekko turkusowy. I na to jeszcze nałożę sobie jaśniejszy na sam środeczek tego środeczka. No i ten jest bardzo ładny, bo to jest taki błysk z drobineczką delikatną. On ma iskierki. To nie jest taki, wiecie, płaski metalik, tylko on ma dużo, dużo drobinek, więc robi wrażenie. Wracam do mniejszego pędzelka, delikatnie rozcieram sobie brzegi. No wow! No wow! Pięknie to wygląda. I na wierzch użyję sobie jedynki najjaśniejszego. Tak na samym środeczku tutaj sobie dokładam. Nice. Nie spodziewałam się dzisiaj takiego obrotu zdarzeń. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę tej bieli i biel nałożę sobie w wewnętrznym kąciku do rozjaśnienia. Tutaj już nie chcę nakładać błysku, żeby ten makijaż pozostał taki elegancki, grunge'owo elegancki. I tuszuję rzęsy na koniec. To jest akurat mascara Lancôme Hypnose Drama. Rzęsy wytuszowane, wykończyłam też drugie oko i zauważyłam pod okiem delikatną osypkę, ale myślę, że jest to ten błysk niebieski, ten kolor, bo matów tutaj nie widzę, żeby były osypane, więc delikatnie ten błysk mi się osypał. Akurat tutaj specjalnie nie pudrowałam tej okolicy pod okiem, żeby móc ją sobie doczyścić. Korektor. Poprawiłam również kwestię różu i bronzera na policzkach i przechodzimy do ust. Nałożę sobie odrobinę konturówki, ale będę tutaj bazowała na pomastce, którą już sobie przygotowałam i to będzie NYX Smooth Whip w odcieniu 24 Memory Foam. I tak się prezentuje skończony makijaż. Wyszedł mega intensywnie i bardzo mi się podoba i podtrzymuję stwierdzenie, że paletka jest przepięknie skomponowana. Da się nią zrobić zarówno takie totalnie neutralne makijaże, brązowe, czy z odrobinką różu, czy jakimś subtelnym błyskiem, jak i takie fajne, intensywne, niebiesko-szare makijaże. Fajnie się buduje, te kolory łatwo rozciera, nie miałam najmniejszych problemów. Błyski też robią wrażenie, wydaje mi się, że jakość tych błysków się poprawiła w porównaniu do poprzedniej palety.
rzadkie, bo tam wydaje mi się, że były głównie takie perłowe kolory, a tutaj mamy drobinki, a my lubimy drobinki. Bardzo podoba mi się ta paletka, ale jeżeli nie jest to Wasza bajka kolorystyczna, to przechodzimy do następnego makijażu. Przechodzimy do paletki Warm Neutrals. Mam mega ochotę połączyć ją z czerwonymi ustami. Paletka prezentuje się w ten sposób i jest mi bardzo dobrze znana. Swego czasu używałam starszej wersji bardzo namiętnie, bardzo ją lubiłam. Jestem ciekawa, czy właśnie zmieniły się troszeczkę jakości. W szczególności jestem zainteresowana tymi błyskami, jeśli można je tak nazwać, bo tutaj one wyglądają na takie subtelnie perłowe kolory. Przydałoby się, żeby miały troszeczkę więcej intensywności, troszkę więcej blasku, ale zobaczymy. Zacznę sobie najciemniejszym kolorem, czyli 10. To jest taki brąz wpadający wręcz w czerwień. I aplikuję w zewnętrznym kąciku takim płaskim pędzelkiem, puszystym płaskim, to jest Money Brushes 14. Ładny ten brąz. Wypada tak czekoladowo. Buduję sobie zewnętrzny kącik i będę delikatnie robić taki trójkącik, żeby subtelnie wyciągać na zewnątrz ten makijaż. No naprawdę, naprawdę intensywny jest ten kolor. Me gusta. Teraz biorę sobie puszysty pędzelek i 5. To jest odcień taupe, troszeczkę wpadający w róż, w fiolet, ale wciąż jest to brąz. I będę sobie rozcierać tą krawędź. Mogłam nawet jeszcze mniejszy wziąć pędzelek, ale poradzimy sobie. Bo wybrałam taki w sumie najcieplejszy odcień. Tutaj ta trójeczka jest taka najcieplejsza, taka wręcz czerwona. Ale nie chcę, żeby ten makijaż był w taki oczywisty sposób ciepły. Więc neutralizuję sobie właśnie takim chłodniejszym kolorem i przy okazji sprawdzimy, jak właśnie te tonacje się tutaj łączą. Wróciłam sobie do pędzelka po czerwonym cieniu, tak go nazwijmy roboczo, żeby troszeczkę zwiększyć intensywność, bo ten taupe troszeczkę mi tutaj przytłumił intensywność koloru. I wchodzę tutaj w załamanie już. Fajny kolor. Nie jest mocno widoczny, ale widać, tworzy taki fajny cień. Więc do konturowania oka fantastyczny. Jeszcze trochę 8, to jest nieco ciemniejszy odcień, żeby pogłębić załamanie. Ja używam dosyć lekkiego pędzelka, więc też wolniej i subtelniej buduje się ten pigment tutaj w załamaniu. To jest akurat 13 z Money Brushes. No wygląda to zacnie. Spróbuję sobie tego beżu, o tego. Pędzelek Glam Shop O131, w ogóle bardzo lubię go do korektora. A dzisiaj użyję go delikatnie pod łuk brwiowy. I tak, żeby jeszcze dokończyć sobie to cieniowanie tutaj. Wykończyć może bardziej. Przechodzę sobie do tego cienia, czyli 4. To ma być taki delikatnie błyszczący. Ale widzimy, że to jest taka perła. Nie jest jakaś zjawiskowa. I powiem Wam, że tak wyglądają mi te błyski. Nie ma tutaj żadnego drobinkowego błysku. Wszystkie są raczej takie perłowe i dosyć delikatne. Natomiast myślę, że dzięki temu może to być fajna paletka dla kobiet z powiekami dojrzałymi, które czują, że błyski zbyt podkreślają im zmarszczki, podkreślają teksturę, bo takie właśnie subtelne, perłowe, no, są akurat. Dokładam też wewnętrzny kącik. Tutaj w kąciku to jest takie to intensywne, ale tutaj na powiece jakoś tak brakuje wigoru. Wezmę sobie jeszcze ten czerwony, taki błyszczący, metaliczny. Tutaj na łączenie matu i błysku. To już jest trochę bardziej intensywne, ma więcej kolorów w sobie, ale wciąż uważam, że jest to dosyć delikatny błysk. Spróbuję jeszcze z ciekawości nałożyć go sobie na mokro, więc sięgam po ten czerwony, na płaski syntetyczny pędzelek i spryskuję teraz pędzelek mgiełką. I zobaczmy, no jest metalik. Teraz jest metalik. Pewnie jakby przykleić te błyski na Body Art z Inglota albo Lepik z Glam Shopu, to pewnie jeszcze by zyskały. To spróbuję zrobić to samo z tym jasnym i zobaczmy, czy to coś da. Nie no, troszkę dało. Jest trochę mocniejszy ten blask. Ale to jest maksimum, jakie mogę osiągnąć, więc tutaj ten błysk nie robi aż takiego wrażenia, jak robił w paletce Vintage Jeans Baby. Wracam sobie do tego puszysto-płaskiego pędzelka i do czerwonego cienia. No i aplikuję na dolną powiekę. W zewnętrznym kąciku staram się połączyć ładnie górną powiekę z dolną. I teraz sięgnę sobie może po ten brąz tutaj. Taki neutralny. I niech Was nie zmyli nazwa Warm Neutrals w tej palecie, bo znajdziecie tutaj zarówno ciepłe, jak i chłodne tonacje. I te neutralne, którego na przykład użyłam teraz, to będzie taki bardziej neutralny. Tutaj mamy takie dwa, w sensie taki rządek ciepły. Ale na przykład ten
ten czy ten kolor, one już są chłodne. Takie ewidentnie w kierunku taupe, lekkiej szarości. Wciąż są to brązy, więc to nie są bardzo zimne odcienie, ale one będą szły w lekko chłodnym kierunku. Więc mamy tutaj taki balans, że mamy neutralne jakieś takie rzeczy, na przykład to, mamy ciepłe i mamy też chłodniejsze. Ja uwielbiam palety, które mają w sobie taki balans. Me gusta kapusta. I wezmę jeszcze troszkę czerwieni i robimy odbicie lustrzane górnej powieki, czyli nakładam na środek. Na linii wodnej nic nie nakładam, bo w zasadzie nałożył mi się ten cień, który nakładałam wcześniej. I tutaj mam tą linię wodną taką czerwono metaliczną. Podoba mi się to, więc przechodzę do wytuszowania rzęs. Może użyję sobie brązowej maskary. I z jednej strony wydaje mi się, że ta paleta mogłaby przejść pewnego rodzaju odświeżenie pod kątem formulacji tych błysków. Natomiast z drugiej strony wiem, że to jest też taka trochę hitowa paletka. Może NYX nie chciał zmieniać mocno formuł, żeby osoby, które po prostu bardzo ją lubią, mogły wciąż mieć tą samą paletę. Jeżeli chodzi o maty, są bardzo spoko, bardzo ładnie się je buduje, nie miałam żadnego problemu i w ogóle nie skończyłam rozcierać sobie tutaj, zmiękczać tej krawędzi. Więc matami pracuje się bardzo przyjemnie, natomiast jeżeli liczycie na jakieś fajne, intensywne błyski, to będziecie rozczarowani. Jeżeli szukacie subtelnych błysków, bo macie takie preferencje, powiekę dojrzałą, to może to być naprawdę spoko opcja. Ja bym wolała, żeby te błyski były jednak trochę mocniejsze, bo wiem, że pewnie nie będę po nie jakoś organicznie sięgać w tej palecie. Będę sięgała na pewno po maty. Rzęsy wytuszowane, drugie oko zrobione, więc przechodzimy do ust. Nałożę sobie najpierw trochę ciemniejszą konturówkę, a potem Smooth Whip w odcieniu 13. Robię kontur, ale też pokrywam kredką kąciki ust, żeby zrobiło mi się ładniejsze ombre. W zasadzie nie ombre, ale taki ładny gradient. I aplikujemy pomadkę. Och, pięknie to wygląda. To jest taka przyjemna formuła, że tak można miziać i miziać i miziać i tak ładnie wygładza usta. I makijaż jest skończony. Pracowałam się tą paletką bardzo przyjemnie, w szczególności jeżeli chodzi o maty. O błyski, no dla mnie mogły być chociaż trochę mocniejsze. Ta czerwień wypadła najmocniej z tych wszystkich i gdyby wszystkie na mokro nakładały się tak jak ta czerwień, byłoby spoko. Mi brakuje troszeczkę intensywności w błyskach, natomiast zawsze mogę sobie dołożyć jakiegoś glam shopa. Natomiast matami pracowało mi się fajnie, podoba mi się kompozycja tej paletki, że mamy tutaj właśnie neutralne, chłodne, jak i ciepłe tonacje brązu. Jeśli brązy Was nudzą, to zapraszam Was do kolejnego tutorialu. Przechodzimy do paletki Paradise Shock. Słyszałam, że coś mi od samego początku dynda w tej paletce. I po prostu wypadła, wiecie, cała taka opcja. W ogóle zobaczcie, że jakbyśmy zużyli sobie te cienie, to tu jest może nawet jakaś taka fajna paletka, żeby zrobić sobie z niej magnetyczną. W takich sytuacjach zawsze używam awaryjnie kleju do rzęs. Przechodząc do zawartości tej paletki, jest to najbardziej kolorowa paletka z tych, które będę testowała. Tak jak wspominałam na początku, jest jeszcze I Know That's Bright, taka bardzo, bardzo intensywna, niemalże neonowa, bardzo tęczowa paleta. Ta też jest kolorowa, ale zwróćcie uwagę na to, że te kolory są już troszeczkę takie przygaszone, przytłumione. One pięknie się ze sobą komponują, bo one właśnie mają gdzieś tam taki podobny poziom przybrudzenia i ten turkus na przykład z tą pomarańczą będzie się pięknie prezentował, czy z czerwienią, jakaś tam musztarda z zielenią, to wszystko powinno ze sobą fajnie grać. Dlatego to jest w ogóle mój ulubiony rodzaj kolorowych paletek, że jest trochę kolorów neutralnych, jest trochę kolorowych, ale te kolorowe są takie wyważone. Lubię. Zaczynam od tego odcienia z Monsterką. Zielono-miętowo-szałwiowy odcień. I pakuję go w zewnętrznym kąciku. Pędzelek Money Brushes 11. W ogóle wybrałam sobie świetny dzień na nagrywanie tego odcinka, bo za oknem jest bialutko. Jest piękna, piękna, biała zima. Byłam w ogóle niedawno z psiakiem moim. Ona kocha śnieżki. Po prostu jak ona widzi śnieg, to jest taka szczęśliwa, bo będzie miała śnieżki rzucane. Więc to jest ulubiona pora roku mojej Jokusi. I teraz przechodzę sobie do tego intensywnego turkusu, ten sam pędzelek, i nim będę pogłębiać sobie ten zewnętrzny kącik. W ogóle ten turkus jest bardzo ładny, widzę, że on też jest z tych cieplejszych, więc powinien być dla mnie twarzowy. Biorę czysty pędzelek, to jest Ziva 221 i ten jasny beż. Troszkę sobie tutaj go aplikuję. Ten beżyk też jest delikatnie ciepły, lekko żółty, więc wszystko się fajnie ze sobą komponuje. I musztardka. Nawet nie taka musztarda, ale to jest taki przybrudzony żółty. Rozcieram nią sobie tą górną krawędź i wprowadzam kolor
powyżej załamania, albo w załamanie. I wracam do pędzelka po turkusie, żeby jeszcze raz sobie tutaj przeblendować, żeby nie stracił kolor na intensywności. Teraz mniejszy kulkowy pędzelek to jest Ibra, ale niestety nie znam numerka, bo malowałam sobie trzonek, bo mi się tam popękał. Aplikuję żółty w wewnętrznym kąciku. Zahaczam sobie zarówno tutaj bezpośrednio wewnętrzny kącik, jak i wewnętrzną część powieki. Ten żółty jest taki spoko do rozcierania, on sam w sobie bardzo intensywny nie jest. Dla mnie ok do takich właśnie użytkowych makijaży spoczko. Jakbyśmy chcieli spotęgować jego intensywność, no to wtedy warto jest nakładać na powiekę białą bazę. Bazę z kredki, czy z jakiegoś kremowego eyelinera, na przykład Inglot, albo dane Samirix. Czyszczę pędzelek i sięgam po tą pomarańczkę. Uwielbiam takie pomarańczki, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych kolorów w ogóle. A w makijażu tym bardziej kocham pomarańcz. A mało jest ładnych pomarańczy w paletach, powiem Wam. Nie pojawiają się zbyt często. Ładne te kolorki, fajnie się ze sobą komponują. Naprawdę każdy z każdym dobrze wygląda. Wracam sobie do pędzelka po turkusach i wezmę sobie jeszcze trochę tego ciemnego brązu, żeby jeszcze minimalnie przyciemnić sobie zewnętrzny kącik. Zobaczymy, czy da się też dołożyć tutaj intensywności i koloru. No widzę, że ten brąz się pojawia, więc fajnie. Naprawdę spoko się tymi paletami pracuje. I spoko, że jest tutaj brąz, bo się wszystko fajnie ze sobą komponuje. Czarno mogłaby trochę te kolory zjadać. I przechodzę sobie do dolnej powieki. Zaczynam od tej szałwi. Na dolnej powiece dołożę sobie zaraz trochę turkusu. I właśnie nie wiem, czy nie chciałabym wprowadzić jeszcze tego koloru. To jest taki neonowy, zielony z drobinką. To nie jest typowo błyszczący cień, tylko właśnie wygląda jak mat z drobinką, więc chciałabym go sprawdzić. Trochę turkusu. I wezmę sobie taki płaski pędzelek, to jest taki no-name, bardzo stary. I spróbuję sobie zaaplikować ten zielony neon po środku. Jest widoczny, trochę jak ten żółty, że to nie jest taki super, super intensywny, turbo napigmentowany, no ale robi nam ładne przejście, no nie? Jakbyśmy chcieli go mocniej wydobyć, to właśnie na kredkę. Może spróbujmy sobie, przetestujmy tą opcję. Biorę sobie białą kredkę, to jest akurat Namaki, taka ekologiczna marka. To są kredki w ogóle teoretycznie dla dzieci do malowania twarzy, jakichś, wiecie, tygrysków i innych motylków, ale dorośli też mogą ich używać. I tutaj sobie nałożyłam tą białą kredkę na środku i teraz wpakuję sobie ten zielony. No i widzimy, że on zyskuje tutaj na intensywności. I jak widzicie, na razie w ogóle go nie rozcieram, tylko wklepuję. Wklepuję, wklepuję i zobaczcie. To jest kolor. To jest super mocny kolor. Więc jak potrzebujecie poprawić intensywność tej palety, no to właśnie polecam w ten sposób. Biorę pędzelek po pomarańczowym cieniu i tylko brzeżek sobie tutaj rozblendowuję, by ładnie te kolory połączyć, ale staram się środka nie ruszać. I podobnie z drugiej strony, tej turkusowej, żeby tylko je połączyć fajnie. I mamy taki fajny, intensywny tutaj środek. Mamy tutaj kilka błysków i myślę, że fajnie będzie pasował ten, bo on tutaj ma w sobie taką złoto-zieloną nutę. Jest najbardziej kolorowy z nich wszystkich. Jeszcze tu jest taki bardziej wróż wpadający, brzoskwinkę, też śliczny. Ale właśnie ten, wydaje mi się, że tutaj będzie pasował idealnie kolorystycznie. O, zobaczcie, i ten błysk ma moc. To jest fajny błysk. Tak jak w tej palecie Vintage Jeans Baby, gdzie były drobineczki, tutaj też są drobineczki i ten błysk jest fajny. On nam robi robotę. Znowuż widzę delikatny osyp z tych drobinek. Tak jak przy Vintage Jeans. I nie chcą się złapać niestety. Tą samą białą kredkę, co wcześniej, aplikuję na linię wodną. I będę tą linię wodną gruntować tym neonkiem. I tutaj też wklepuję sobie. A zaszalmy po całości. Lecę sobie z taką kreseczką. Wybrałam sobie beżową kredkę, bo jest po prostu bardziej precyzyjna. A może spróbuję nałożyć teraz na to ten błysk? Bo miałam pierwotnie nałożyć zielony. Spróbujmy. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Eksperyment.
albo wiem, zrobimy takie przejście. Tu będzie się błyszczało i tu będzie przechodziło w mat. Czyszczę pędzelek i przechodzę do neonku, neonka. Me like it. I tutaj zrobimy sobie mały wyjątek, bo pożyczę sobie paletkę vintage jeans, bo tu jest biel. I ja widzę, żeby tutaj zrobić troszeczkę, dołożyć bieli. Myślę, że jestem ukontentowana z tego, jak to wygląda, więc podkręcam sobie rzęsy i tuszuję pogrubiającą maskarą w dużej ilości. Wytuszowałam rzęsy, dokończyłam drugie oko i przechodzimy do ust. Zaczynam sobie od konturówki Hehan Hypoallergenic w numerze 515 Antique Rose. Delikatnie rozcieram palcem do środka i wykańczam usta błyszczykiem NYX Fat Oil w numerze 06 Follow Back. To jest taki ciepły kolor z drobinką. I tak prezentuje się skończony makijaż paletką Paradise Shock. Podtrzymuję, że bardzo mi się ona podoba. Te kolory są naprawdę fajne. Można stworzyć mnóstwo przeróżnych makijaży, łącząc kolory neutralne z żywszymi, żywsze z żywszymi, błyski z matami. Także jest dużo możliwości tutaj pracy. Mi makijaż wyszedł fajnie. Ja jestem zadowolona, mi się podoba. Także dajcie mi znać, jak ta opcja. No i przechodzimy do podsumowania. Zatem podsumowując nowe wersje paletek Ultimate od NYXa, wydaje mi się, że jakość tych palet została troszeczkę unowocześniona. Pamiętam pracę tą paletą i wydaje mi się, że maty są troszeczkę bardziej intensywne, troszkę fajniej się te kolory ze sobą łączą, fajniej się budują. Tamta też była spoko, natomiast ta wydaje mi się, że jednak jest troszeczkę bardziej kremowa i przyjemniej się te kolory buduje. Natomiast w tej konkretnej palecie wiele do życzenia pozostawiają błyski, bo one są bardzo delikatne, wszystkie są w tej samej formule, więc tutaj mi brakuje troszeczkę intensywności i jakiejś odmienności, bo gdyby chociaż był jeden taki toperek z jakąś drobinką, jakaś jedna perła, to wiecie, zawsze można pokombinować po prostu w zależności od tego, jaki makijaż mamy ochotę sobie zrobić. Tak jak jest w przypadku tych paletek, które te błyski mają różne, ale mają też takie intensywniejsze, drobinkowe, które robią nam przepiękną taflę na oku. I właśnie tego brakuje mi w tej paletce. Jeżeli chodzi o same maty, pracuje się naprawdę fajnie. To nie są bardzo mocno napigmentowane maty, takie przepigmentowane, bardzo mocno sypiące się, bo tutaj z matu nie miałam ani razu żadnego osypu, jedynie odrobinę z błysków, ale fajnie się je buduje do takiej akuratnej intensywności. Uważam, że do pracy są bardzo wygodne. Kolory też bardzo ładnie się ze sobą łączą i w ogóle kompozycje tych paletek bardzo mi się podobają. I tutaj każda z nich jest naprawdę godna uwagi, jeżeli chodzi o kompozycję. W neutralnej mamy trochę neutralnych brązów, trochę ciepłych, wpadających w czerwień, w róż, w wino, ale też kilka chłodniejszych, wpadających w fiolet, więc te brązowe makijaże też mogą za każdym razem być troszeczkę od siebie inne i to bardzo lubię. Vintage Jeans Baby, przepiękna paleta. Piękne są te niebieskości, bardzo twarzowe i oprócz tego chłodne brązy, trochę takich brudnych róży, wszystko się pięknie ze sobą komponuje, więc ona jest teoretycznie monokolorystyczna, ale niekoniecznie, bo jest trochę brązowa, trochę różowa, trochę niebieska. Jest naprawdę bardzo ładną paletą dla osób, które lubią chłodne paletki. Myślę, że warto się nią zainteresować. No i te błyski też są ładne, więc naprawdę fajna paleta, którą się fajnie pracuje, fajnie się buduje te kolory, nie są za mocne, nie zrobimy sobie kleczkowskiej na oczach bez obawy. To jest naprawdę fajna paleta. W Paradise Shock mamy więcej kolorów, ale one wszystkie pięknie się harmonizują. Mamy też trochę neutralnych opcji dla bezpieczniejszych makijaży, które możemy wzbogacić o jakiś delikatny akcent kolorystyczny, czy delikatnie ocieplić ten makijaż, ale możemy zrobić też taki full kolorowy, jak ja dzisiaj. I ta opcja też bardzo mi odpowiada. Ja uwielbiam w ogóle takiego rodzaju paletki, gdzie mamy troszeczkę brązów i dużo kolorów, ale niekoniecznie w takiej oczywistej, czystej wersji kolorystycznej, tylko one są takie troszeczkę przytłumione, gdzieś przybrudzone, mamy takie fajne podtony, na przykład w tym szałwiowym odcieniu. Piękny jest. Dla mnie petarda. Jeżeli chodzi o te dwie opcje, to jestem na bardzo tak. Obie mi się podobają i obie zostają w mojej kolekcji i będę ich na pewno używała, bo są fantastyczne. Natomiast ta jest ok, ale mogłaby być troszeczkę lepsza, troszeczkę bardziej unowocześniona. Dajcie mi znać, która z tych palet Wam najbardziej się podobała i który z tych makijaży podoba się Wam najbardziej. Jestem ciekawa, czy znaleźliście tutaj coś ciekawego i czy uważacie, że jest to ciekawe
zabawę, odświeżenie. Czasami nie warto wypuszczać nowego kosmetyku, czasami wystarczy po prostu stary, hitowy odświeżyć. I tak się właśnie stało w przypadku paletek Ultimate. Także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie mi trochę wsparcia, to jest za darmo. Nic Was to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga, więc zostawcie mi proszę łapkę w górę, jakiś komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Hej!